Nauczanie domowe, piątek, trzydziesty drugi tydzień zwykły, psalm 119, wersety od pierwszego do drugiego, od dziesiątego do jedenastego oraz od siedemnastego do osiemnastego. Tytuł: Otwórz moje oczy. Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem. Z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi odejść od Twoich przykazań. W sercu swoim zachowują Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Czyń dobrze swemu słudze, Panie, aby żył i przestrzegał słów Twoich. Otwórz moje oczy, abym podziwiał Twoje prawo. Otwórz moje oczy. Psalmista ma taką prośbę do Boga, żeby Bóg pozwolił Mu szerzej otworzyć oczy, zobaczyć, przetrzeć oczy. To są takie prośby, które wydawałyby się nam troszeczkę może przesadzone, może troszeczkę takie na wyrost, a jednak widzimy, że psalmista ma szczególny zamysł w tej prośbie. Psalmista chce widzieć dobrze, doskonale rozpoznać Boże prawo. Chce, żeby to Boże prawo na tyle było widoczne dla niego, jako człowieka, aby mógł się tym prawem uwaga zachwycić, aby móc to prawo podziwiać. Na tym polega to otwarcie oczu. Możemy powiedzieć, że coś, co nam przeszkadza dostrzec to prawo, to jest to, że jesteśmy zaspani. Że Jesteśmy dopiero po przebudzeniu, dopiero się zbieramy do życia, do dnia, do zajęć, i w związku z tym musimy właśnie przetrzeć oczy. To jest pierwsza sprawa: że ja muszę chcieć więcej widzieć, lepiej widzieć. To tak, jakby Pan Bóg był przy mnie przy porannej toalecie, żebym ja mógł obmyć twarz, żeby widzieć, żeby zobaczyć. Żeby nie mieć tych oczu takich zaspanych, mało dostrzegających. I być może potrzebujemy właśnie czegoś takiego, żeby Pan Bóg dał nam sygnał, dał nam czas do tego, żeby przetrzeć, przemyć oczy. W tym pierwszym etapie, żeby w ogóle móc funkcjonować jako ktoś, kto chce naprawdę Popatrzeć na to prawo. Widzimy więc, że to jest rodzaj mojego też takiego wstępnego przygotowania. Mam coś do odczytania. Będzie coś mi komunikowane. To jest, ale ja nie mogę rozpocząć zaspany, leniwy, oporny. Ja muszę mieć to nastawienie. Ja chcę naprawdę odczytać to, co Bóg mi chce powiedzieć, pokazać. Drugi taki możliwy scenariusz to ja słabo widzę. Może jestem za daleko, może, może muszę bliżej podejść. To jest drugie wyzwanie dla mnie. Ja chcę być blisko Boga, żeby lepiej widzieć. To nie może być coś zamglone w oddali. Moje skupienie. Moja cisza, moje zwrócenie uwagi na to, co Bóg mówi, pomaga, pozwala lepiej odczytać, co ma Bóg do powiedzenia. Ktoś, kto jest bardzo daleko od Boga, nie rozpozna tego prawa i nie doceni go. Z daleka słabo widać. I trzeci element to są klapki na oczach. To jest ubranie ciemnych okularów. To jest zasłonięcie się wieloma sprawami, okolicznościami, interpretacjami, zakusami. To jest trzeci scenariusz, w którym przeszkoda leży po mojej stronie. Te, te, klapki, te, te klapki na oczach ok muszę zdjąć. Z nich. Muszę ściągnąć być może coś, co mi przeszkadza widzieć. Uprzedzenia, może jakaś historia mojego życia, czy jakieś przykre doświadczenia. Proś Boga, żeby ci, tak ci pozwolił zobaczyć, by te otwarte oczy napotkały coś nowego, wartościowe. czyli Boże prawo, Boże przykazania. Kiedy Jest, jestem ślepy. I najgorszy przypadek, kiedy jestem ślepy. Kiedy moje niewidzenie jest spowodowane grzechem. Ślepota duchowa powoduje, że nie mogę rozpoznać, nie jestem w stanie rozpoznać. Potrzebuję oczyszczenia. Potrzebuję naprawdę tego daru, uzdrowienia moich oczu. Duchowego patrzenia. Obojętnie co to jest, obojętnie jaka jest przeszkoda, proś Boga, może otwieraj moje oczy. Może pozwól mi zobaczyć. Bo wtedy dopiero się zaczyna ten proces, o który chodzi. Psalmista mówi, żebym ja podziwiał Twoje prawo. No ale żeby je podziwiać, no to właśnie najpierw muszę je zobaczyć zobaczyć, że ono jest, że ono jest dane mnie. I po drugie, muszę je odczytać. Właściwie odczytać to prawo, które mi Bóg daje, a wtedy rodzi się zachwyt. Widzimy ile tych wstępnych kroków do otwarcia oczu jest nam czasami potrzebnych. A sam ten proces, to ja widzę to prawo i Odczytuje je po tym dopiero może nastąpić ten zachwyt, że naprawdę Bóg to prawo dał dla mnie, dla mojego rozwoju, dla mojego dobra, dla mojego bezpieczeństwa, dla mojej przyszłości, dla mojego szczęścia, dla mądrości w postępowaniu i dlatego mogę je podziwiać, dlatego mogę się zachwycić jakie to piękne jako, jakie to wartościowe, jakie to właściwe co Bóg zawarł w tych przykazaniach. Dlatego na nowo warto prześledzić je wszystkie. Na nowo warto może zatrzymać się na tym przykazaniu, na które do tej pory być może no, było mniej uwagi. Może klapki na oczach, a może ślepota, że ja nie widziałem, że to jest tak wartościowe. Niech Ci Bóg w tym otwieraniu oczu błogosławi. Niech ci błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty.